In-N-Out. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym wideo. Opowiemy, co się dzieje z Bitcoinem, zaktualizujemy sytuację lokalną i opowiemy, na co zwrócić uwagę przy wyborze altcoinów. Zbliża nam się alt-season, tak naprawdę już mini alt-season to nam się zaczął. Mini alt-season, nie jakiś duży mini alt-season, pokazuje nam to wykres dominacji BTC, ale do tego później. Zaczynamy od Bitcoina. Mamy sobie kanał, a może zacznijmy od tego, na czym skończyliśmy ostatnie wideo. Na ostatnim wideo, niestety to było kawałek czasu temu, zakładaliśmy, że Bitcoin będzie nurkował do dołu, ale nie zanurkował. Nasza inwalidacja była po wybiciu 1 do 1. 1 do 1 tej fali, tak? Inwalidacja powyżej 1,155, tak zakładałem coś takiego w tych okolicach. Jeżeli cena by wybiła, oczywiście wybiła, tak? Wybiła ten pomiar, doszła do CC. Moje bearish wszystkie obliczenia już są nieaktualne, czyli cena wybiła do góry. I od tej pory zmiana kierunku na dobre. Tutaj lokalnie w tym miejscu mamy troszkę niejasność, bo w tym miejscu się buduje bearish CVD. Jakiś łaj sobie tutaj obstawił limit orderami on gra do dołu, ale na większość czasu do range buduje nam się bullish CVD. Także tutaj ktoś sobie w dwie strony rusza rynkiem. Pokażmy to na wykresiku. Mniej więcej coś takiego to punkt odnośny. Mniej więcej to tak wygląda, tak? Każdy wielorybek to jest whale, który ma na tyle kapitału, aby sobie ruszyć tam rynkiem w jedną czy w drugą stronę. Aby whale'a rozpoznać, wystarczy skorzystać z urządzenia ATAS. Na osi 5 minut w tym miejscu widać, że CVD mocno idzie do góry, wyżej niż tutaj. A cena tego nie pokazuje, tak? Czyli tutaj siedzi jakiś whale, on sobie gra do dołu. Problem jest taki, że za każdym razem, jak cena idzie od góry, range do dołu, range pojawia się kolejny whale i gra w drugą stronę. Natomiast na większość czasu pokazuje nam CVD non-stop do dołu, czyli tutaj to zakładam, że cena będzie pchała do góry. Punkt odnośny. Oczywiście tutaj long to nie polecam grać, w sumie można by było przeskalpować, ale wcześniej, w ciągu dnia, nie teraz. Jest duża świeca, od połowy świecy można było coś próbować, ale no ja nie polecam tutaj u góry, tak? Oczywiście. Punkt odnośny. Co do Bitcoina. Na grupie oczywiście polecałem, żeby grać z kierunkiem whale'a, tak? Czyli tutaj, gdzie whale siedzi, razem z nimi w tym samym kierunku. Jeden z nich wygra, to możliwe, że to jest nawet jeden i ten sam, który się po prostu bawi. Dla mnie punkty odnośne. Yahoo Bearish 0382 od ATH. Nakłada się ono na 0618 rocznym, ze świecy rocznej. Że nałożymy wszystko razem. 0618 na 0382 w jednym miejscu, czyli no, mi się wydaje, że tutaj będzie większa bearish reakcja niż którą dostaliśmy. Ja zakładam w to w ten sposób, że to jest za mocny pomiar Fibonacci, aby to cena sobie przeszła, robiąc tylko pullback 3 czy 4%. Mi się wydaje, że ten poziom jest zbyt mocny. Kolejne poziomy nad roczne 0,66 w okolicy NDPOC, czyli 37 do 37100 okolica i kolejny ważny pomiar 0424 od ATH, 38162,74, bynajmniej na wykresie Coinbase. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy pomiar ukośny 0,66 logarytmicznej skali nakładany od ATH, to jest ukośny Fibonacci Fan. Oczywiście na skali logarytmicznej. Włączmy go. Na skali zwykłej inaczej wygląda, na skali logarytmicznej wygląda inaczej. Na wykresie Coinbase jest oczywiście troszkę inaczej niż na wykresie Bybit. Od ATH do samego dołka w tym miejscu. Speedfan
066, ja go nazywam ukośny zabójca. Wiele razy on kończył duże rajdy na Bitcoinie. Także to jest punkt odnośny, na który warto zwrócić uwagę. Może pokażemy, gdzie ostatni raz mieliśmy kontakt. Też na skali logarytmicznej. W tym miejscu, tak, mieliśmy kontakt. 066, ukośny zabójca. Cena się pobujała jakiś tam okres czasu. Ile to trwało? No, 99 dni, tak. I ten 066 był bardzo dużym wyznacznikiem. Cena nie mogła go przebić i w końcu się zwaliła. Także dlatego no, ja go mam na wykresie zaznaczonego jako bardzo duży odnośnik, oprócz wszystkiego innego. To oczywiście jest jakiś kanał, ten kanał spekulacyjnie można sobie przestawić dobrowolnie, tak? Powiedzmy, że teraz kanał jest stąd dotąd, tak? I tutaj już się cena mieli. No, będzie sobie kanał, jeżeli cena będzie tutaj dochodziła. Zobaczymy, co się będzie działo też jako kolejny wyznacznik. Ten kanał nie jest dla mnie aż tak ważny. Lepsze punkty na wejście w no, pozycję long to oczywiście 0,26 pomiaru od impulsu. Jeżeli cena by to utrzymała, jest to bardzo bullish. Zazwyczaj cena w przeszłości nie było tak, że jeden, dwa kontakty, 0,26 i już leciała rakieta do góry. Zazwyczaj jeszcze było wycięcie wszystkich, którzy wchodzą w tej strefie. Tak, w tej strefie, ci, którzy wchodzą, żeby jeszcze przestrzałem do góry, jak ma iść do góry oczywiście ten Bitcoin, tak? Wycięcie do dołu, zejście pomiędzy 0,26 i 0,382, ale nie dotknięcie 0,382, tak? Bo ci, którzy wchodzą tutaj, już mają stop lossy poniżej i czekają na kolejny Fibonacci numerze, cena, no, moim zdaniem, nie dojdzie do 0,382, jeżeli ma iść do góry, tak? Narysujmy to coś takiego, tak? Mniej więcej, jeżeli ma iść do góry, tak? Ale tak jak powiedziałem na początku, ten pomiar tutaj jest bardzo, bardzo ważny. I teraz tak, Bitcoin sobie no, rusza się tyle, ile się rusza. Patrząc na dominację Bitcoina, czyli tutaj mamy już wszystko jasne co do Bitcoina, tak? Punkt odnośny, gdzie czy on pójdzie stąd, zawróci, czy pójdzie troszkę wyżej, tego nikt nie wie oczywiście. Są tylko punkty odnośne, tak? Przechodząc do dominacji Bitcoina. Mini alt season, tak? Bitcoin doszedł do wybranej strefy, bynajmniej dominacja Bitcoina. Ja z tej strefy się spodziewałem jakiegoś tam no, mniejszego lub większego pullbacku, aby był większy alt season. To cena musiałaby zrobić jeszcze kawałeczek do dołu, tak? Czyli musiałaby zrobić jakiś bearish retest i zacząć iść w tą stronę. Także na razie to jest o, jeszcze daleko, tak? Ale pomiary Fibonacci są no, w tej strefie bardzo ważne, tak? Jest to 1618. Jest to no, pomiar, który prędzej czy później daje jakiś tam mniejszy lub większy ruch. 0,424. Także standardowy pomiar. Z tego także względu warto zająć altcoinami. Teraz, no oczywiście, tutaj na wideo troszkę to już późno o tym mowa, bo na grupie zostało to podane 2 tygodnie temu, tak? Pomimo tego, że no, plan Bitcoina był, że Bitcoin spadnie do dołu, no należy reagować, tak? Poszedł do góry, to należy grać z trendem. To są altcoiny, które wszystkie spełniły ten warunek. Opowiemy, na co popatrzeć na altcoiny. Na odpowiednim etapie rynku oczywiście. Są wszystkie altcoiny, które zostały wykreślone do góry, tak? ICP, ZIL, z osi czasu tygodniowej, bazujące wszystkie na tym samym, a 20 SMA to jest jako podstawa, tak? MANA, XRP, SPEL, SHIB, RSR, OP,
KSM, IOST, ICP, FTM, Doge, AXS, Ocean, Gala, Zeller, Zcash, Theta, SEU, Reef, Matic, Mana, GMT, GRT, GAL, FXS, NG, EGLD, DGB, DAR, CTSI, GOTY, AVAX, Audio, HBAR. Tyle altcoin zostało podanych. Przejdźmy do rezultatów, tak? Bo one wszystkie bazowały na tym samym. Później należy tylko zwrócić uwagę, czy dalej kapitał jest w takim altcoinie, tak? Pierwsze, co musi się stać, to jest 20 SMA na tygodniówce. Wielka świeca. My tą świecę nazywamy chłopem, tak? To jest wielki chłop przez 20 SMA. To jest podstawa układu, tak? Żeby zająć pozycję. Na początku cena musi przejść 8 SMA, później jest 20 SMA w kolejce. W zależności, które altcoiny mają ten układ, takim warto się zainteresować. I w momencie, gdy jest pullback, tutaj zwrócić uwagę na kilka czynników. Świetne miejsce do wejścia, tak? To jest ICP. ICP tak dużo aż nie poszedł. 12%. Później Zilliqa. Zilliqa poszła znacznie więcej, 16, XRP 35, to już lepiej, to oczywiście się zaczyna, tak, to dopiero się zaczyna, ten pomiar warto mieć później nałożony na przyszłość. Spell 11, nie za wiele, rozpędza się. SHIB też 11, nie za wiele. RSR 30, 32, tak, OP, 17, KSM, 36, IOST, 17, ICP, no 13%, FTM, 19, co tam było dalej, Doge, 14%, AXS. Oj, za daleko przewinę, a nieważne, Ocean, 23, Gala, 28, Zeller, 22, Zcash, 12, Theta, 31%, tutaj już lepiej. SCU 34%, RIF 21%, MATIC 25%, EGLD 82%, ten akurat wyszczelił, DGB 11%, DAR 18%, CTSI 25%, KOTI 19%, także każdy z nich sporo dał, tak? I tu oczywiście mam dużo więcej. AVAX 18, Audio 25%, Cake z innej metodyki akurat, złapany 30%, no teraz to już dużo więcej niż 30%. HBAR 22%, GRT 66%, GMT 43% w ciągu tygodnia, tak? Wykreślone bazując, zaczynając od tego samego. A tutaj wykres Bitcoina, punkt odnośny Bitcoina. Patrzcie na reakcję, a teraz opowiemy, od czego zaczynać, tak? Tutaj mam podpisane SMA One Week Long. To są mniej więcej te monety. Nie wszystkie oczywiście udało się złapać, bo taka monetka AR, także była wykreślona, cena nigdy nie wróciła do wyznaczonej strefy, tak? Także ona niestety nie weszła. Tutaj została wykreślona, podamy przykład. Używamy oczywiście nasz indykator, który nas alarmuje.
W odpowiednim momencie, tak? Składamy Fibonacci na chłopa, który leci przed odpowiednią SMA i czekamy na pullback. Tutaj nigdy się nie doczekaliśmy, ale na innych monetach tutaj się doczekaliśmy, tak? Podczas pullbacku należy zwrócić uwagę, czy kapitał dalej jest w monecie. A na to są odpowiednie sposoby. Jeżeli ktoś ma ochotę się dowiedzieć, jakie to są sposoby, zapraszamy na grupę. No, niestety tutaj moneta uciekła, tak? Petarda do góry. A szkoda. To przejdźmy na audio. Kolejna moneta, tak? Poszła 25%. Oczywiście okres czekania także jest ważny, tak? 7 dni, 25%, ale fajnie. To teraz jak zaczynamy, tak? Włączymy dodatkowo sobie inne SMAs. Zapomniałem, gdzie je mam. Te, które by były podpisane, by każdy widział. Dniówka. Są. Tutaj są podpisane. Z tego indykatora mam ustawione, że na każdej osi czasu one będą widoczne z tygodniowej osi czasu. Tak, tygodniowa oś czasu, włączmy wszystkie wykresy. Tygodniowa oś czasu najważniejsza. A czy no, najważniejsza? No, jest to bardzo duży wyznacznik, tak? Cena w momencie, gdy jest pod 8 SMA na osi czasu tygodniowej, za wiele nie może sobie zrobić, tak? Może sobie wyszczelić kiedyś tam, ale za wiele nie może zrobić, tak? Zazwyczaj są to wolne, króciutkie ruchy. W momencie, gdy cena przechodzi przez 8 SMA, to jest pierwsze miejsce zainteresowania, aby zwrócić uwagę na monetę, tak? Na dłuższy okres czasu, nie tylko na tam day trade, krótki day trade, tylko na dłuższy okres czasu. W tym miejscu cena przechodzi przez 8 SMA i przechodzi przez 20. My jesteśmy bardziej zainteresowani na tym etapie rynku przez 20, bo wiele monet już przeszło przez 8 SMA w przeszłości, tak? Kilka tygodni wcześniej. To jest przykład. Przechodzi przez 20 SMA na tygodniówce. 50 SMA jest relatywnie daleko, tak? Czyli nie gniecie ceny od razu, nie jest blisko, bo to już mógłby być problem. Tutaj powiem tylko o tym czynniku, a jest kilka innych, na które warto zwrócić także uwagę, tak? Ale powiem o tym innym razem. W momencie przejścia, to jest oczywiście tylko mój sposób, tak? Ktoś inny może uważa ten sposób za wymyślony sobie, tak? Nakładamy Fibonacci na świecę, która przechodzi przez 8 SMA czy przez 20 SMA, bez różnicy. Na tym etapie rynku bliżej 20 SMA, tak? I później jesteśmy zainteresowani Fibonacci numerami, które są na długości tej dużej świecy, tak? My to nazywamy chłop, na długości tego chłopa, czyli 0382, 0424, 0472, 05, 0618, 066, 0786, tak? Wraca do 0786, czasami wraca, tak? To już jest źle. Im płytsza korekta, tym ruch prawdopodobnie będzie większy. Czyli tutaj w momencie zamknięcia świecy, poniedziałek, wtorek należy być bardzo aktywnym. To jest oczywiście mój czas plus 7, czas azjatycki, tak? Zamknięcie świecy tygodniowej jest bardzo ważne, aby wyłapać te świece, które się zamykają w odpowiednim układzie. W tym tygodniu nie masz aż ich tak wiele, tak? W momencie, gdy następuje pullback. Nigdy nie wiem, czy to będzie 0,5 Fibonacci, czy 0,6. Niektóre monety spadną płycej, tak? Bo tutaj ma poziom. Poziom utrzyma, a niektóre aż troszkę głębiej. Jeżeli spada moneta głębiej, jest to znak, że ta moneta potencjalnie będzie szła wolniej do góry. Jeżeli moneta robi płciutką korektę do tego chłopa na tygodniówce, jest to potencjał na dalsze zagranie do góry. Taki numer z tygodniowej osi czasu ja zawsze zostawiam sobie na wykresie na przyszłość. Takie wydarzenia nie dzieją się często, tak, że moneta przechodzi przez 20 SMA na osi czasu tygodniowej, także należy być aktywnym i pilnować tego, kiedy to się dzieje. W ten sposób można złapać początek, relatywnie początek fajnego ruchu, tak? Teraz pokażemy, co więcej musi się stać. Co więcej musi się stać na lepszy ruch? Może na monecie, która sporo poszła w ten sposób. Połączmy wykresy. Cena spada, 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 spada. Pierwsze co na tygodniówce musi wejść na 8 SMA, czyli mamy 8 SMA
otrzymane. Później musi przejść przez 20 SMA. I tutaj mamy taki ruch potwierdzony, tak? Bo tutaj w tym miejscu 20 SMA było blokadą, 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 8 SMA za mało, tak? I cena się zrypała z powrotem. Kolejny raz, jak już cena przechodzi przez 20 SMA, tutaj jest dobry punkt, aby się zainteresować. Kolejny tydzień jest bardzo dobry czas, aby się zainteresować, bo można złapać dobrą pozycję na dłużej, tak? Kolejny tydzień bullish, przechodzi przez 50 SMA, jest jeszcze lepiej. Kolejny tydzień bullish, kolejny tydzień bullish, kolejny tydzień bullish, czyli koncentrować się bardziej w tym czasie do góry, tak? Jeżeli mamy tylko długi cień świecy pozostawiony na 20 SMA, tutaj no, już jest ciężej, tak? Już jest ciężej zagrać do góry. Momentem, gdyby moneta dostaje przyspieszenie, jest dopiero jak ona przybije 89 SMA z tygodniówki, czyli te muszą się zwężyć. Narysujmy. Albo od razu strzał do góry, albo w tym miejscu konsolidacja i strzał do góry. Oczywiście jak się nie zwali, tak, to należy patrzeć, czy kapitał jest w danym asecie. Tutaj zrobiłem listę, które mają zbliżenie na tygodniówce 50 i 89. Lista RIF, czyli to, nie, to się nie ładuje teraz od razu, bo one są blisko, tylko taką monetę się jest się zainteresowany na pullbacku, czyli w momencie jak moneta kiedyś tam będzie miała pullback w przyszłości, być nią zainteresowanym, że ta moneta ma potencjał do góry, tak? Czy to będzie stąd pullback, czy stąd, tutaj gdzie sobie wróci, tutaj być zainteresowanym, ale żeby pamiętać o tym, że taka moneta ma potencjał do góry. Bitcoin Cash. Cała lista. Bond. A bond chyba nie z tego układu. Nie wiem skąd się wziął na tej liście. Bitcoin SV. BCH. MKR. Ocean. ORBS na KuCoin, tak? Na KuCoin jest dłuższy wykres. RMBR, ale to oczywiście dużo niżej, nie teraz. Runę, to właśnie się dzieje, jak moneta przebija, tak? Ciach, petarda. Tipo nie do tej listy. Tipo tak, osobna moneta to nie do tej listy. Tron. Unfi, ale to już właśnie poszło, tak? Tutaj jest przykład, co się dzieje. Unfi, Unfi, Unfi. 89,50, bliziutko, petarda do góry. Takie monety potencjalnie bardziej będą strzelały, tak? To jest moneta, którą kapitał już wybiera. Przykład XRP, tak? XRP jest jedną z niewielu, która już weszła na tygodniówce na 89, tak? Wystrzeliła, wybiła, wróciła, pokonsolidowała, czyli co należy obserwować? Wystrzał przez 89, powrót, tak? Czyli nie od razu do góry na hura, tylko powrót i później złapać na kontynuacji. Na razie tyle monet znalazłem, oczywiście. Prawdopodobnie jest ich dużo więcej, tak? Te, które mają ten układ, one potencjalnie szybciej pójdą do góry. Te, które są z tygodniówki przez 20 SMA w tym tygodniu. Nie jest, jest ich nie za wiele. STG. Problem jest taki, że te 50 SMA gniecie z tygodniówki. Także tutaj już ten układ nie jest tak fajny jak tamten, te układy, które były w tamtym tygodniu. Tak? Kolejna moneta Atom. 20 SMA. One week. Punkt zainteresowania na pullbacku. Możliwe, że pullbacku nie będzie, bo już odskoczyło. Tak? Sprawdzić tylko, czy jest kapitał, jak będzie pullback. Taką monetą należy być zainteresowany. Strefa. Poszedł do góry. W tym tygodniu jest ich, no niestety nie za wiele, tak? ARB. No jest. ARB kolejne. Krótka historia niestety. Aha, i to chyba tyle. Oczywiście nie wszystkie Q&T. To z tamtego tygodnia.
Oczywiście nie wszystkie wypalą z tego układu, tak? Czasami jest tak, że przejdzie przez 20 SMI, a później zawróci. Także jest kilka innych czynników, na które warto zwrócić uwagę po tym, ale to jest jako początek, tak? I teraz, co jest ważnym czynnikiem? Tutaj przykład Matic, tak? Matic. Dla mnie bardzo ważnym czynnikiem jest RSI. Ja mam RSI tutaj ustawione na dwóch osobnych ustawieniach. RSI powyżej 4 godzin, length 8 na ósemce, a poniżej 4 godzin, length 14. I to daje bardzo dużą różnicę podczas szukania altcoinów, tak? Najważniejsze dla mnie bynajmniej, jeżeli na moich ustawieniach na tygodniówce RSI wychodzi powyżej linii 60. To jest po prostu duży znak, jeden z pierwszych znaków, aby nie shortować. Także tutaj jest potwierdzenie do góry. Jeżeli przechodzi przez SMA 20 na tygodniówce, RSI jest u góry, jest świetnym znakiem, że moneta będzie miała follow through, kontynuację. Matic był w tamtym tygodniu wykreślony, tak? Czyli Matic tutaj zasuwa. Czyli się zgadza. Przeszło przez 8, przeszło przez 20, RSI nam potwierdza, tak? Jest to momentum, czyli momentum wchodzi na monetę. Zazwyczaj ludzie jeszcze grają short, bo RSI jest wysoko. Przeważnie na tych poziomach robi się bearish, dywergencja z 4-godzinowej osi czasu. I to jest takim dużym wyznacznikiem dla zwykłego Kowalskiego, powiedzmy w ten sposób, że bearish dywergencja z 4 godzin, tak? To moneta już musi zawracać. A należy pamiętać o tym, że aby coś szło do góry, to ktoś musi zagrać w drugą stronę, tak? Żeby to miało paliwo, aby z czego iść szybciej bynajmniej, tak? Czyli zwracamy uwagę na tygodniowe RSI. Teraz włączymy EMAs, włączymy zwykłe MA, co jest bardzo dużym wyznacznikiem, znowu tygodniówka. Tutaj jest 50, to jest zielona, i 63, to jest jaśniejsza zielona. To jest kolejny bardzo duży wyznacznik, gdzie moneta na osi czasu tygodniowej, pierwszy kontakt, 50-63, zazwyczaj daje rejection do dołu. Jeżeli sprawdzimy sobie inne monety, jak one się zachowały, 50-63, rejection do dołu, to RSI statystycznie działa dopiero, jak moneta ma pierwszy kontakt, rejection, kolejny kontakt, czasami 3, akron, pokażemy akron. Akro miało 3 razy kontakt, zanim przeszło, tak? Przykład, oś czasu tygodniowa, to samo, tak? Pierwszy kontakt, 50-63, zwykłe EMA, do dołu, RSI do góry. Drugi kontakt, pomimo tego, że RSI jest powyżej linii 60, zawrotka, tak? I dopiero jak przebija 50-63 z osi czasu tygodniowej, jest bardzo duże przyspieszenie i RSI w kosmos. Bardzo duże przyspieszenie, oczywiście na koniec to tak ląduje tam, gdzie jego miejsce, tak? Do dołu. Szybka instrukcja, na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim z dużej osi czasu. Nie zapomnieć o dużej osi czasu, tak? Na każdej z monet pierwszy kontakt 50-63 EMAs z osi czasu tygodniowej, duże prawdopodobieństwo, że będzie rejection. Pokażmy może monety, które to miały. A teraz już nawet nie będę pamiętał może. A może pokażmy monety, które przeszły i poradziły sobie fajnie. Solana. Pierwszy kontakt 50, rejection. 63 już nie miał rejection. RSI tygodniowe w kosmos. Patrząc na to, gdzie był duży chłop przez 20 lub przez 8, tak? Pierwsze miejsce przez 8, przez 20, brak kontynuacji, RSI nie jest u góry. Czyli daje nam to wyznaczyć, czy jak RSI pójdzie do góry, także kontynuacja będzie.
Kolejny chłop przez 20 do góry. Cofka, tak? Jakiś tam poziom cofnęło. Kolejny chłop przez 20 RSI. Nie potwierdza. Pullback. Od połowy chłopa dobre wejście na 20 SMA i do góry. W ten sposób można złapać całkiem fajny ruch. Tylko dopilnować. I pamiętać, to, że RSI jest u góry, tak, to nie znaczy, że cena ma zawracać. Nie traktuję bardziej tego, ja nie traktuję osobiście jako overbought czy oversold, tylko tutaj ktoś kupuje, tak? Dlatego cena idzie do góry. Aby cena szła do góry, to ktoś musi kupować momentum. Dobra, to na tyle. Polecam zainteresować się wszystkimi monetami, które przecinają odpowiednią SMA na osi czasu tygodniowej, bo wiele z nich jeszcze zostało w tyle, tak? Także przyjdzie i czas na nie. Każda w swoim czasie. Dziękuję za czas i do zobaczenia na kolejne wideo.